solem, stylizacja. Kontrolny telefon. Jak w jakim programie jesteśmy dzisiaj? Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj z Adą Kaźmierczak i z Ireną. Ja jestem Kmieciu, Blender Art. Wczoraj był drugi w zasadzie z koncertów z trasy. Jak się trasa nazywa Beleciałowi? Ostatni taki tour. Przepraszam, Łukasz. Ostatni taki tour. No kurczę, frekwencja wczoraj dopisała. Jak było w Warszawie? Bo Warszawa to był ten premierowy taki w zasadzie. Dobrze, ja bym stwierdził, że było więcej, ale chyba dlatego, że nie chcę nam płacić za poznanie tego samego. Było więcej. Cwaniaczyna. Nie. Chłopaczyna, cwaniaczyna. Lepiej było w Poznaniu. Lepiej w Poznaniu. Tak. A nie, nie wnikajmy w szczegóły. Nie wnikajmy, tak jest. Słuchajcie, jakbyście i tweetu. Tak, ale lepiej w Poznaniu. No właśnie, bo na tej płycie tak naprawdę wy się pojawiacie już we dwoje, ale mimo wszystko jest to płyta arena, nie jest to płyta taka łamana arena, Ada. A czy jest szansa w ogóle na taki projekt, żeby coś takiego powstało? Myślę, że jest, tylko że to musiało mieć dużo cierpliwości. Super, wiesz. Mieszkamy blisko siebie, jest taka szansa. Tak. Pytanie, jak wiesz, jak tutaj się dogadać, nie? No właśnie. Bo jesteśmy dosyć tacy dominujący, każdy swoją stronę. No, trafiła kasa na kartę. Tutaj w przypadku tej płyty Konrad miał tyle, wiesz, decydujący głos, że argumentem takim jest moja płyta. Było to, że to jest moja płyta, więc na wspólnie mogło być. Ale no. Za 16 lat myślę. No tak, no po 14 latach w zasadzie no, wyszło tak, od następnego levelu, także trochę ten proces twórczy trwa. A te kawałki, w których Ada się pojawia, czy to są kawałki, które były już tworzone właśnie z myślą o tym, że Ada będzie, czy to jest tak, że to powstało i później gdzieś tam... Raczej wszystko naturalnie jakimś swoim tokiem szło i nie było nic tam planowane z góry jakoś bardzo. Tam, gdzie uznaliśmy, że przyda się jakiś taki wkład, to tam po prostu Ada na bieżąco dogrywaliśmy sobie jakieś rzeczy. Tak. Reno, no mam w zasadzie do ciebie teraz takie pytanie, bo w momencie, kiedy wypuszczałeś następny level, to było 14 lat temu, to ta scena wyglądała w ogóle zgoła inaczej i ty też prawdopodobnie, myślę, to 14 lat temu miałeś totalnie inne plany, podejście i oczekiwania względem wydawania płyt, rapu, kawałków do tworzenia. I jak to się zmieniło u ciebie? Jakie ty miałeś oczekiwania wtedy, a z jakimi oczekiwaniami wydałeś teraz pół na pół? Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle nie miałem jakichś oczekiwań specjalnych, tylko raczej robiłem płytę, bo chciałem zrobić płytę w tym momencie. Podchodzę do tego w taki sposób, że mam jakieś oczekiwania i planuję i oczekuję czegoś, spodziewam się takiego odbioru i takiego, to bym pewnie nie zrobił, bo bym uznał, że nie warto. A chciałem zrobić po prostu płytę i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A jak chodzi o jakiś taki odbiór, to myślę, że jest tak, jak się spodziewałem, czyli więc scena się zmienia, ale mam jakichś swoich odbiorców i oni też niekoniecznie muszą słuchać tego, co teraz jest modne, a do tego, co mi się podoba. Ja robię to, co mi się podoba i to czego chciałbym sam wysłuchać. No właśnie, no i pytanie, czy to tak naprawdę chwyciło, bo w wywiadzie z Mateuszem Natalii mówiłeś, że masz jakieś swoje oczekiwania, tam wyobrażenia na temat tego, jak się to rozejdzie i czy to zostało spełnione? No tak, no właśnie, jak tego mówię, to odbiór jest taki, jak się spodziewałem. Generalnie ci stali odbiorcy, którzy tego słuchają, cały czas są ze mną, ale jeszcze może nie dotarło, nie było może takiej promocji, która by pozwoliła dotrzeć do jakichś tam nowych, nie wiadomo, młodszych słuchaczy. Jest. Także raczej jest to na zasadzie takie, że kto mnie zna, ten kupił płytę i dostał to, czego chciał. I dostał to, czego chciał. Tak, szczególnie nie zabiegałeś, żeby cię ktoś miał poznać. No tak, że może właśnie tak. No tak, z jednej strony tak, ale z drugiej rzeczywiście jednak jest troszeczkę pomieszane to z nieco nowszymi brzmieniami, z tym tempem. Ale wiesz, ja nigdy nie byłem takim truskulowcem klasycznym. Trochę mnie tak ludzie szufladkują sami, a nigdy nie było tak, że ja robiłem na bitach, wiesz, jakichś klasycznych, bo na następnym levelu tak samo jakiś na osiedlach to w ogóle nie jest numer klasyczny bit, a ludzie to traktują w taki sposób, bo to wyszło dawno temu. Tak, no, tak. Wiesz, dużo jest takich bitów, które tam nie były w ogóle, jakby w tym czasie nie były, takich rzeczy się nie robiło też za bardzo, bo to były jakieś też inspiracje gdzieś tam z zagranicy. Jakie tam były toporne i siermięte, to jednak wiesz, to nie były takie truskule. Nie, no zdecydowanie nie. Znaczy były też takie, no, byli cały szeki. Jak w ogóle doszło do tego, żeby w tą trasę ruszyliście? Jak to za kulisami wyglądało? Bo
Bonson do was zadzwonił, tak? Wczoraj Ada coś wspominała, że to ze strony Bonsona właśnie, tak? To Łukasz zorganizował to. Bonson się też odezwał jako dzisiaj chyba przy okazji tego, żebyście jakiś kawałek nagrali. To było coś tak, a to było niezależne jakby od trasy, nie widziałem, że to trasy. A potem organizator całej trasy, który znajduje się tutaj razem z nami. Tak, jest kierować teraz kamerę, to się nawet uczesał. Odezwał się do, napisał do kamerata i zapytał, czy miał ochotę się przyłączyć. Wysłałem się coś, później do wspólnej trasy. W ten sposób to wyszło. Jak sobie w ogóle cenicie współpracę tutaj z Łukaszem i z Bonsonem? Jak wam się układa? To super. Bardzo wesoło. Bardzo wesoło. To jest pierwszy weekend, ale jest rewelacja. Tak, jest bardzo dobrze. Myślicie, że dotrwacie do ostatniego weekendu? Energia mi się jakoś tak wszyscy uzupełniamy, ale to może być ostatni. Uzupełniamy. Ostatni taki tu, nawet nie wnikajmy, czemu jest taki. Także jak ktoś chce zobaczyć to kombo, to jest... Polecamy naprawdę warto, nie? Fajnie. Na razie jedna okazja w tym roku. Ada, ty jesteś aktorką scen muzycznych z wykształcenia. Co to znaczy w ogóle? Bo tak w zasadzie przeczytałem to, najpierwsze co mi przyszło do głowy to, że możesz w musicalach na przykład grać teatralny i czy to się pokrywa w ogóle z rzeczywistością, to wyobrażenie. Aha, czy jestem czynna zawodowo, czy o co chodzi? I jedno w zasadzie, co tak, czy jesteś czynna zawodowo i na czym polega w ogóle to? Na czym polega ten zawód? Tak, ten zawód. Aktorstwo muzyczne? Tak, dokładnie. No ja skończyłam taką szkołę i taki tytuł dostałam. A na czym polega? Nie wiem. Na czym polega? No na tym, że mogę sobie grać w musicalach po prostu, a czy chcę, no to już inna sprawa, czy nie chcą. Wiesz co, no ostatnio to mi się zdarzyło na dyplomie moim grać w szkole. Bardzo udany, no ale potem ja to we Wrocławiu kończyłam tę szkołę, więc my się przeprowadziliśmy do Warszawy po prostu za pracą i też przy okazji potem byłam w szkole u Romy Gąsiorowskiej aktorskiej, też tam pod kątem bardziej filmowym chciałam się kształcić i potem z tego wszystkiego wyszło to, że pracowałam u Romy już, bo Roma założyła firmę, taką WARTę zajmującą się różnymi rzeczami kulturalnymi. Ja tam byłam odpowiedzialna za muzyczne wydarzenia i tak, wiesz, zboczyłam z tego robię, a przy okazji robię swoje rzeczy jakieś, luźne kawałki, nic obowiązującego, ale jednak, więc to jakoś tak, wiesz, na bok zeszło. Widocznie tak to jest. Nie czuję tego tak, że muszę, nie? Aczkolwiek jak najbardziej lubię i zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, jako że myślę, że mam jeszcze trochę czasu na to, żeby... No tak, bo wy się poznaliście w ogóle, znaczy ja pierwszy kawałek to jest 2013 chyba, tak? Ze Spinaczem. 10, tak? Nie, 11. Poczekaj, to było 7 lat temu. 7 lat. Bo ja wtedy właśnie do szkoły szłam. Pamiętam, że dzień jak kręciliśmy klip, o 24 skończyliśmy kręcenie, a ja o 5 rano na egzaminy jechałam. No to wtedy było, no. I co, udało się? Udało się, no dostałam się, tak. Powiedz mi, Alda, troszeczkę, ale teraz przepytam tutaj, ty jesteś laureatką konkursu organizowanego przez portal Soul. I w wyniku tego konkursu ty poleciałaś na Jamajkę. Tak. Okej, okay, to dobrze wiedzieć, bo nie wiedziałam. Ale to był taki czas, że mogłam, wiesz, pamiętać. No bo mi to uchnąć. Nie, no dobrze. No nie, no współpracowałaś, tak, z producentem z Jamajki. Tak. Słuchajcie, teraz myślę, że mam okazję sprostować te wszystkie plotki. Bo jest tego mnóstwo, ale mój temat się pisze. Nie, to było tak. To teraz tak, wkrótce. To było tak, że ja współpracowałam wcześniej z Ole Mandaszipem, takim producentem muzycznym. Robiliśmy razem cover Beyoncé i to było w stylu reggae. Ja nie śpiewam w ogóle reggae na co dzień, ale akurat tak sobie zrobiliśmy. I odezwał się do niego właśnie chłopak z Jamajki, który lubi taką muzykę, bo się znali z jakichś imprez dancehallowych w Warszawie kiedyś był i spodobało mu się to nagranie i po prostu poprosił o kontakt do mnie i chciał z nim coś nagrać. Wysłał mi beat, mi się spodobało, nagrałam z nim piosenkę, Time Cloud, taki producent młody z Jamajki i po prostu ja nie byłam na Jamajce, ale ta piosenka leciała w radiu może i w audycji. Gdzie był ten klip kręcony? No bo klip jest też kręcony przecież. To było w Lizbonie. No właśnie, a ja tak wiesz sobie wydedukowałem, że kurczę... Już a wyglądało jak ten? To tak, wiesz, te palmy to wiesz gdzie były? Gdzie było kręcone? W ogrodzie botanicznym. Pod jedną palmą, bo tam wiesz, reszta to chodnik obok był. Tak. No nie, no ale może kiedyś nie. Jest taka szansa. No właśnie, macie cały czas kontakt z producentem, ze sobą macie, tak? Mam, ale takie bity, wiesz, niekoniecznie robi takie eksperymentalne mocno. Tu się udało akurat jedną piosenkę zrobić, jesteśmy w kontakcie cały czas, ale wiesz.
albo coś zaplika, albo nie. No póki co wyszedł jeden numer i po prostu i byli radio, jakieś radio, które się, nie wiem, kampus, jakieś, nie wiem, jakieś radio było, chyba to było radio. Jakieś radio, tak, kampus, poleciało sobie na Jamajkę i robili audycję tam. I tam właśnie Jordan był gościem i opowiadał o tej naszej współpracy. No i tyle właściwie o mnie, jeżeli chodzi o Jamajkę. Mój związek z Jamajką. Ale zabrzmiało to fajnie. No tak. Konrad, a powiedz mi, czy ty jeszcze zajmujesz się produkcją bitów? Robię sobie coś tam czasami, tak dla relaksu bardziej niż... Ale no jak już zrobię, to nie chcę mi się na tym rapować, bo... Ja zarabuję na tym, podeślij mi, proszę. Słuchaj, to wystawki tam u Łukasza. Dobra, to będziemy się dogadywać. No słuchajcie, kurczę, to pytanie, które musi paść, zadam może w liczbie mnogiej. Pytanie z podwójnym dnem tak naprawdę. Jak żyjecie, Ada i Reno? Bo płyta 50-50 to jest płyta trochę taka z perspektywy człowieka, któremu się fajnie wiedzie, który sobie tam wygrywa to życie. No i udało wam się ten następny level osiągnąć życiowy, taki zadowalający. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że jesteśmy... To by się udało na pewno. A czy z nim coś okaże? Jerry Springer w Audacji. Nie, no super, no na przykład możemy się pochwalić, że jesteśmy właśnie w trakcie budowania domu, więc to myślę, że to jest taki fajny, ważny krok w naszym życiu. Tak. Czyli kota macie? Mamy psa i kota. To są ważne. Tak. To są ważne rzeczy, no. Się żyje. A jakie macie, kończąc już tak się zbliżamy do meritum, do samego końca wywiadu, ponieważ się długo pociąg. Jakie macie plany wydawnicze dalsze? Czy właśnie jest jakiś pomysł na wspólne wydawnictwo? Czy Ada, sama planujesz coś też swojego wydać? Planować planuję, ale nie mam żadnego, wiesz, terminu, deadline'u, który miałbym jakoś tam ograniczać jakkolwiek, więc na pewno myślę o tym. Myślimy też z Konradem, żeby czy coś... Tak, no nie wiem, żeby... Razem, czy żeby Konrad coś napisał i... No, myślę o tym, ale w takim tempie spokojnie, wiesz. Mm-hmm. Na pewno ci będzie, na pewno. Ja zawsze miałem taki styl, żeby nic nie robić i nie planować na siłę, nie robić, bo potem, wiesz, robić na siłę jakąś rzecz, ale chodzi o to, że naturalnie to wychodziło, więc jak robimy muzykę sobie dalej, a co z tego będzie, czy to będzie EP, czy LP, czy wspólne, czy osobne, czy dwie osobne rzeczy, to wiesz, to się okaże. Wydajemy sami póki co, więc... Na razie po prostu nic nas nie goni, a wiesz, na razie jest dużo rzeczy na głowie innych, więc to też jest tak, że... No nie, nie jest tak, że teraz tylko już, wiesz, nie mam nic do roboty, tylko się siedzę i piszę, to jednak trzeba znaleźć coś, trzeba na to. A powiedz mi, czy uważasz, tak tylko biorąc pod uwagę twoje subiektywne zdanie, czy uważasz, że od momentu właśnie następnego levelu przez te paręnaście lat scena poszła w dobrym kierunku, w złym kierunku, jak ty to oceniasz? Czy to się podoba? Co się dzieje? Co to zmieni, co ja myślę? No wiesz, wywiad jest z tobą, także czekamy na opinię. Wydaje mi się, że scena zawsze... Wydaje mi się, że poszła w dobrym kierunku o tyle, że jest coraz większa, rozwija się. A jeżeli gdzieś tam miesza się to z popem, to jest naturalne, zawsze tak w sumie było. Było to może na mniejszą skalę. Teraz jest tak, że pewnie fanki Dawida Kwiatkowskiego słuchają jakichś takich ala hip-hopowych produkcji, czy tam takiego R&B dziwnego. I pewnie wiesz, no to tak zahacza coś takiego, nie wiem jak nazwać tam, że to są te chłopaczki teraz. Więc generalnie to wydaje mi się, że no... Zależy co nazywasz hip-hopem, bo cały czas hip-hop jest dużo, a wiesz, co to podepniesz, no to może się okazać, że to jest wielka chujnia, może okazać się, że jest to wszystko cały czas jest dobrze, no bo sprzedaje się dużo płyt, wiesz, Bonson na Olisie sobie wyglądał na pierwszym miejscu, czyli jakby wydaje mi się, że cały czas to działa. A kogo byś mógł wyróżnić z fajnych, powiedzmy może młodszych, bardziej teraz na czasie raperów, czy jeżeli ktoś w ogóle jest? To specjalnie jakoś tam w Polsce, tak? Jest to, no cały czas jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że ja nie słucham tak bardzo, nie chcę być takim klasycznym, wiesz, nie słucham rapu polskiego, ale fakt jest taki, że jak sobie gdzieś tam w aucie coś rzucam, to raczej są to zagraniczne rzeczy, dlatego że tam się to wszystko jakoś tak dzieje świeżo i u nas to zazwyczaj są jakieś tam naśladownictwa. Nawet jak coś jest, powiedzmy, nowego się pojawia, to zazwyczaj to jest ktoś 15 lat, 10 młodszy ode mnie i niespecjalnie mam wspólne tematy z nim.
chodzi o to, że wiesz, no nie chcę się słuchać o tym, o czym oni nawijają. To nie znaczy, że to jest źle zrobione, bo to są dobre numery i tak dalej, ale nie, na tyle nie znam. Na tyle nie znam właśnie o to chodzi. Znaczy ja nie znam, że jakąś sywę jakąś, to się okaże, że on też robi chujnie, nie wiem do końca, wiesz. Tak, nie, są disy, rękoczyny. Nie znam, nie, właśnie ja wiesz, prędzej bym pochwalił kogoś, ale nawet tak nie znam dobrze tych rzeczy, żeby za nie ręczyć się, tak powiem. Jasne, rozumiem. No dobrze, bardzo Wam dziękuję w takim razie za wizytę. Mam nadzieję, że kawa smakowała. Tak, ciasto Adiego Nowaka przyniesione tutaj przez Łukasza też. A tego się Adia pewnie nie spodziewał. Tak,